Witajcie w komentarzu meczy Ligi Mistrzów UEFA 2014-15 i dzisiejszy mecz to będzie Paris Saint-Germain kontra FC Chelsea Londyn. Co chcesz powiedzieć na temat tych dwóch zespołów, które dzisiaj się zmierzą? Powiem tylko tyle, że Chelsea wygra. Tak myślałem. Ja powiem tylko tyle, PSG wygra. Nie no, jest dużo szans, że wygra PSG po ostatnim... po ostatniej akcji z Altusia. No, jest Thibaut Courtois. O Boże, serio? Tak. O nie, to jest Matić, Terry, Azpilicueta, Hazard. Co tam jeszcze widziałem? Na razie się tylko tyle ustawiło, super. Resztę jeszcze widziałem trochę Jose Mourinho. Jose Mourinho! Co tam jeszcze? Ramirez. Diego Costa. O! Costa! Tak. User disconnected from your channel. William. Fabregas. Może być. Tak, tylko tak jak mówiłeś, będą problemy z bramkarzem. No, to naprawdę, ja nie wierzę w to, że... No to raczej wątpię, żeby obronił strzał Ibry. Nie no, to obroni, no nie po to jest szkoła. Ale jak będzie, leciała piłka z prędkością powyżej 120 km na godzinę, to wątpię. Dobra, obroń cicho. Dobra, może coś jeszcze zauważę, to ci powiem, ale na razie tylko tylu widziałem. Ale będzie jeszcze lista. To spokojnie, lista piłkarzy. I informacje. Iwanowicz. Halo? Halo. No to skubany. Skubany, przywitaj się, bierzesz udział w komentarzu meczu Ligi Mistrzów UEFA 2015 Chelsea PSG. Gościu, nie ma streama! O luju, to masz problem. Ogląda ktoś ten mecz? Tak, znalazłem. Już się zaczyna, jest też Ibra, ładnie. No nie, i ten Cavani, no nie wierzę, nie. O, jest hymny UEFA. O Boże. Kurde, jakie już mi ciary przed plecami przechodzą. Bo ten mecz będzie zajebisty. O Boże. Co, jakość taka trochę do dupy? Nie. Thiago Silva, Siriju, Marquinhos, Maxwell, Vanderbilt, Luis, Matuidi, Cavani, Verratti, Lavezzi chyba, ale jak nie Lavezzi to Pastore i Ibra. O! Ale Ibruś! Nie jest źle, ale Ibra, jak jest Ibra to już mogę mecza oglądać. Tylko nie wiem czemu PSG teraz zawsze przychodzi na wstęp w bluzkach. Co to kurde? Dobra. Mundurki szkolne, dobra. Kogoś nie wymieniłem jeszcze? No, Lavezzi gra. Myślałem, że Pastore. Szczęście jest Terry, to jeszcze. Formacja 4-3-3, czyli w sumie taka jak zawsze. Aha, teraz Lavezzi jest na prawym skrzydle, a na lewym Cavani. David Luiz na pomocy defensywnej, o luju. Pierwsze widzę. O, już słyszę gwizdy. O kurde. Już gwizdzą. A Chelsea w jakiej będzie grało formacji? Już ci mówię. Cahill jest. Kogoś jeszcze nie wymieniłem. Chyba już wszystkich wymieniłem. Matić. I Azpilicueta. O Boże, czekaj, Ramirez, formacja. Costa, Matić, William. Formacja 4-3-3. Tylko że bardziej taka ofensywna bym powiedział, formacja 4-3-3. Pod ofensywę. O Boże, kogo on wystawił? No cóż, to się okaże przez pierwszą połowę. Azpilicueta, nie, Mourinho, stop, idę się pociąć żyletkami. Ale czekaj, właśnie miałem przynieść żyletki, ale mam ołówek.
Dobra, to ja mam przy sobie dwie pary nożyczek. Okej. Okay. Nie, jeszcze mam szalik, jakbym się chciał powiesić. A to ja mam jeszcze trzy kostki ramu. Też ostre. Okej, okay, o, azart, ładnie. Azart, no dla mnie to jest dzisiaj azart kontra Ibra i tyle w temacie. Ale David Luiz na pomocy defensywnej? Pierwsze słyszę. Musi dać radę. Oj, David Luiz da radę na pomocy. Jeszcze defensywnej, bo w sumie obrońca to nie może działać na ofensywie. To by było niemożliwe. Chociaż pierdolnięcie ma. I PSG pierwsi zaczynają. Cavani, kurde, co, ćwiczy pajacyki? Ano? No i brato, no, chociaż opóźnienie tam... przynajmniej, kurwa, z kilka sekund, ale chuj. Dobra, i zaczynamy 1/8 finałów UEFA i niech się dzieje, co chce. Na razie PSG przy piłce. 12 sekunda. I czemu, kurde, w lewym dolnym rogu jest czas? Trochę bez sensu. I w ogóle czasu nie pokazują. A w sumie nawet dobrze, bo można każdy szczegół meczu zobaczyć. Mm. I nie pokazują. No nie, teraz już odpalili. PSG Chelsea. Pół minuty i dalej PSG przy piłce. Maxwell. Nie wiem, Matuidi. Ten, co się fajnie tak wygina. Cavani. No i już po raz pierwszy Chelsea. I słychać gwizdy. W cholerę. Na razie tam chyba był Iwanowicz przy piłce. Nie słyszę za bardzo komentatorów, bo wolę też ciebie słuchać. No. Ale nie, jak już widzę mecz, to już komentatorzy mi są zbędni. Jakbym miał nagrywarkę za 500, to już bym nawet i to nagrywał. Ale no niestety. Może jak podeślę cały komentarz. Dobrze, no Chelsea cały czas przy piłce. No i dobrze. Wiem. To im daje przewagę. Tak ma być! Ale wiesz, PSG też ma swoje taktyki. A teraz jak jest David Luiz na pomocy defensywnej, to już w ogóle jest coś... David Luiz jest OP w chuj. No to wiesz. Pewnie specjalnie to wykorzystał, żeby Mourinho był zaskoczony. Bo pewnie Mourinho nigdy nie dawał Luiza na defensywną pomoc. No. O ile w ogóle, no tak, bo tylko Matić i Ramirez są na pomocy defensywnej. Dobra, teraz pierwsza akcja, trochę nieudana. No niestety podanie do Diego Costy nie zostało poprawnie przyjęte. Tam pokiwał palcami, bo jak nie, to im przyłoży. A Mourinho negocjuje teraz, wstępnie. Ciekawe, co kombinuje. Spojrzenie z Latana mówi chyba, że jest lekko niewyspany, ale może pierdyknąć. No nie wiem. Ale ma godnych przeciwników. Aha, Ibra... Nie, Chelsea sfaulowało. A to dziwne. Ibra jeszcze sfaulowało. Ciekawe. Ciekawy początek. W drugiej... No już właściwie mamy trzecią minutę, więc za chwilę będzie czwarta. Bo zerowa minuta też się liczy. Można by tak powiedzieć. No. Teraz Wandel wciul. A dobra, będę normalnie mówił. Vanderbilt. Dośrodkowanie takie trochę kurde ruskie, bym powiedział. Zobaczymy, jak im wyjdzie. Ale kurde, ładnie się to ogląda. W ogóle chyba pierwszy raz od kilku lat oglądam Ligę Mistrzów. Albo to jest mecz, który trzeba oglądać. No dokładnie, to jest bezdyskusyjna racja. To jest po prostu... To są tabuny emocji i po prostu hordy dreszczy. No, ładnie. Bo to jest zderzenie się dwóch różnych lig. To jeszcze... No w Europie, no bo europejskie, nie światowe. O, Diego Costa sfaulował Marquinhos bodajże. Chyba. Nie, Fabregasa sfaulowano. Przepraszam. O, już się chwalą trenerami francuskim. A gdzie Mourinho? Już będzie za chwilę piąta minuta i Chelsea przy piłce. Podanie do Diego Costy nieudane po raz drugi. No i znowu PSG przy piłce. Lavezzi sobie biegnie. Podał do Maxwella.
Wiem, nudzi takie komentowanie pewnie. Nie, ja jestem zdenerwowany. No, ja też trochę. Verratti kombinuje jakąś akcję do podania do Davida Luja. Teraz do Blaise'a Matuidiego. Sirigi Maxwell. Sirigi, nie wiem, trochę takie dziwne to brazylijskie imię ma. Teraz niestety spieprzyli podanie górne. I Chelsea przy piłce. Teraz robią takie trochę podania. Ty podasz, on poda. Znaczy ty, on poda do ciebie, a ty do niego. I kombinują, kombinują. No. No wiesz, to jest taktyka, nie? Tak, angielsko na francuską i na odwrót i vice versa. Ale David Luiz, no, na pomocy defensywnej jestem zaskoczony. To pewnie dlatego, bo Aurier został skontuzjowany, czy sam doznał kontuzji po kopnięciu piłki. W tym właśnie meczu, gdzie Ibra strzelił koszulkę taekwondo stylem i zdjął koszulkę. A wiesz dlaczego on tyle tatuaży miał na ciele? A? Ponieważ wziął udział w charytatywnej akcji dla tych głodujących na całym świecie. A, Senegalczyków. No też. O, teraz Mourinho rysuje na kartce taktykę na zmiany. O, Cavani już tutaj swoje humory pokazuje. O, przy okazji Cavani ma zostać chyba wyprzedany na jakiś transfer, nie wiem gdzie on jeszcze pójdzie, ale ja się cieszę, bo Cavani no średnio się zareprezentował, a nawet bym powiedział, że bardzo przeciętnie. Nie wiem jak ty tam uważasz, bo ty chyba za bardzo nie angażowałeś się w PSG. Teraz 21 to jest numer chyba dla... Nie, ty chyba będziesz wiedział lepiej 21, chyba to był Iwanowicz. Albo ma... nie, Matić bardziej. Ale cały czas Chelsea przy piłce i... I horda no, to... gwizdów. I to mi się nie podoba, bo... Coś czuję, że oni zaraz przyszykują jakąś pierwszą akcję, William. O, no, no, no. Chyba faul tu był. Nie, nic nie było. Ale coś tutaj... Była, o, Cavani trochę przepchnął Williana. O, teraz Chelsea sfaulowało. O, Drogba na ławce. Może go, o, może wbije. Puść Drogbę, proszę. Za, ale czekaj, on na jednego napastnika i dwóch skrzydłowych grają, zapomniałem. No, w sumie jakby wymienił kostę, jak będzie zmęczony. To nie byłoby głupie. O. Teraz David Luiz. W chuj. Patrz kurde. Matić chciałby już pociągnąć takiego Włocha. Kurde, jaki ruch piłek tych pomocników z PSG. O, Maxwell. Teraz odpalił podanie, które no dla Ibry to chyba by było problemem lekkim. A ty na jakim to kanale oglądasz? Kanal plus Sport HD. Już mogłem bez tego HD mówić, ale po prostu kanal plus Sport. O, no. Nie, bo jakbym miał oglądać streama, to bym się chyba prędzej zanudził tą jakością. A tak... no, nie są takie złe. No to dobrze, jak nie są złe, to... Już nie chodzi o to, że samo nagrywanie, tylko po prostu jakbym nagrał komentarz sam, nie wiem, wlepił jakiegoś screena PSG kontra Chelsea, to może by trochę ludzi posłuchało. No, oczywiście zainteresowanych Ligą Mistrzów UEFA. No da. Bo to jest chyba pierwszy mecz w tym roku UEFA. Bo były chyba jeszcze w tamtym roku, w 14. O, Cahill coś tam chyba... jakieś zażalenia składał do... O kurde. Pierwsza akcja chyba PSG już nieudana. Ciekawe. Nie, chyba już... O, Lavezzi, co ty zrobiłeś? Czyżby karteczka? O kurde, no jak dla mnie powinna być żółta. Nie dość, że pociągnięcie za koszulkę, to jeszcze...
takie lekkie kopnięcie i wywrócenie. Ale nie ma żółtej jednak. Mm. Takie pewnie ostrzeżenie, pouczenie. No ta, no bo to. Tak, no, sędzia też nie może być już taki bezwzględny w takich sytuacjach, no chyba że będzie naprawdę coś mocnego, ale no w tych piłkarzach drzemie krztyna nerwów. Nie mówię, że tylko u PSG, bo w Chelsea też. Chyba że będą tak trzymać taktykę i posiadanie piłki, że mogą faktycznie zaskoczyć, mimo tego, że PSG mogłoby mieć na przykład więcej akcji, a mniejsze posiadanie. Ale cały czas Chelsea przy piłce, już 11 minuta, no. O kurde, i już PSG przy piłce, ale ten czas idzie szybko. Czyżby Ibra wolał asystować i podał do Cavaniego? O kurde, i pierwszy strzał PSG z główki obroniony przez Thibauta Courtois. Co raczej nie było dla niego to większym problemem. Chociaż kolejna akcja. I kolejna obroniona. No, no, kurde. Może nie robiło to większego wrażenia, ale to już brzmiało groźnie. Jeszcze w stylu Ibry. Ale dla bramkarza z overallem 8-6. Chyba że Courtois dostał upgrade'a też. Póki co Courtois chyba że sprawuje. No, też jestem zaskoczony. No muszę powiedzieć, że trochę taki Akanoyer, bym powiedział. Ale dobra, to nie ma co tu porównywać. Ibra z główki. No. Znaczy no nie miał innego wyjścia w sumie, po drugie jest wysoki, to dla niego główki powinny wchodzić, chociaż on dobrze nie wymierza tych strzałów z główek. On bardziej jest celny z nogi. O! Tutaj starcie dwóch Brazylijczyków defensywnych. Ciekawe czy nie odgwizdał. Okej, to chyba było podanie Cahilla. Wiesz, trochę jestem dalekowzrokowcem, ale też mi się niekiedy już wzrok może mylić. A. I to chyba, no a Spliqueta chyba 26. Kombinują znowu. Teraz 13 minuta, pechowa. Ciekawe dla kogo. No ciekawe. Teraz Azpilicueta przy piłce i Eden Hazard, dokładnie. O kurde. Ale obrona. No David Luiz naprawdę klasa. Nie jest źle. Jak na tej pozycji, który chyba po raz pierwszy występuje. Ale dla niego to chyba nie robi większej różnicy, chociaż teraz musi bardziej też podawać piłki swoim. Pomocnik to też podawanie piłki i... O kurde. I znowu Chelsea fauluje. Ibre. To już się robi sensacją powoli. I Tim Cahill. Nie, może Gary... Chcą... Boże, Gary Cahill, bo ja się pomyliłem teraz z amerykańskim piłkarzem. Może chcą osłabić Ibra? Najmocniejszego zawodnika. No tylko wiesz, to się może albo skończyć żółtą kartką, albo dwiema żółtymi i czerwoną. Jak będą tak dalej nokautować go. Znaczy no to jeszcze nie nazywamy nokautem, bo Ibra też się może odpalić rage'a i też komuś wyrąbać czapę. Bo on też jest do tego zdolny, przecież trenował taekwondo, chyba jeszcze, nie wiem. Znaczy ćwiczył taekwondo, co ja mówię, nie tyle trenował. To tam jeszcze siedzi jeden, Zouma? Ten z takimi kurde trochę włosami kolczasto-dredowatymi. I tu już jakaś pierwsza akcja, no Cavani tutaj ewidentnie spieprzył podanie, no. No ja mu mówiłem, no nie jedz tyle kawioru, no. Ale tutaj Blaise Matuidi, no. On bardziej tutaj zaskoczył. Bez doży. Ale że kto? Ibra? Nie tylko. No nie tylko, nie tylko. Ale no, też jestem zaskoczony, jak już mówiłem wcześniej, tą postawą Courtois. Ale... Mamy A już... serio?
Co? Każdy stream mi się tnie. A dlaczego? 15 minut już minęło, a rezultat dalej bezbramkowy. No wiesz, ten koniecznie może być. Może być 0-0. Jest taka możliwość, no każda jest możliwość w wyniku. Ale po determinacji wytrzymałości psychicznej obu drużyn to wątpię, żeby któraś z nich się szybko złamała. Zobaczył w telewizji, czy jest jakiś. Nie, może na telewizji polskiej jest. Sprawdź. Okej, okay, Courtois bez problemu złapał piłkę. Z centry bardziej bym to powiedział. Co ten Courtois teraz kombinuje, bo tak trochę się tą piłką bawi, wyciepał ją do Iwanowicza i teraz miał ją przez chwilę Costa. Tylko ten Costa to wszędzie stoi, albo po środku, albo po lewej, albo po prawej stronie pola przeciwników. Ale mam wrażenie, że trybuny bardziej są za Chelsea. I mogę mieć też wrażenie, że większa widownia dominuje o Chelsea. No ale to może być też równo, chociaż nie jest przeliczona pewnie ilość tej widowni. Jesteś? Jestem, szukam. O, Kanał Plus, Sport HD, mam. No to pięknie i nie powinno ci cnąć. Dobra, David Lui. I bez opóźnień? Opóźnień. No to ładnie, to... Janusz mi kurwa nie powiedział. Szkoda, że nie mam kabla. Euro złącza. Sobie... Ojej. Bym sobie odpalił w tym. No, odpalił bym sobie tutaj, ale... Na monitorze, ale mam blisko ten, to sobie zobaczę. A, jak już na telewizji oglądasz, to nieźle. A, to nie wiedziałem, że... Ale to może mam tu problemu. Dobra, akcja PSG, nawet nie, Vanderbilt i tutaj postawa Dobra obrona. No, Azpilicueta. Ładnie wycofanie. Dobre. No, to było dobre. Dobre. Boże, Zlatan. Hazard bez problemu tam, kurde, tą piłkę przekierował. O, może być kontratak. Może być też kartka. Costa. Niebezpieczny faul. Costa, pamiętaj się, małpo, jedna. Dokładnie. Oj, będzie karteczka. Będzie karteczka? Znaczy oczywiście nie jestem za tym, ale wiesz. Gówno mu zrobił, panie, przepraszam bardzo. No nie, bo kamery teraz właśnie pokazują, że... Tak właściwie to ani faul, ale też... No, sorry, ale dla... Przynajmniej dla mnie... To wyglądało zdecydowanie normalnie. No tak. To się wjebał na niego po skoczeniu. O kurde, ale tutaj walczy Włoch o piłkę. Nie Włoch, Holender. Nie, Włoch w 24, dobrze mówiłem, Włoch, Verratti. No, walczył z 3 sekundy. No, próbuj. A teraz bardziej bawią się w defensywę. No wiesz, zobaczyli, że... Chelsea jednak ma... jakiś tam solidny atak, więc wiesz... To teraz grać inaczej, muszą zobaczyć, że... Ale mają Davida Luiza, który grał w Chelsea, więc wiesz... Muszą zobaczyć, że jednak trzeba grać też defensywnie. Dokładnie, ale mają też doświadczenie Davida Luiza. Więc... Mają cennego po prostu pomocnika, no dosłownie, że tak powiem. O kurde! Ale dziwnie to Ibra na główkę przyjął i nic z tym nie mógł zrobić. O, kolejny atak. Blaise Matuidi do Maxwella. Nie, do Ibry. I daleki strzał obroniony, zablokowany. Ale dalej PSG przy piłce. Ibra może coś znowu skołuje. I znowu sfaulowało Chelsea. Diego Costa znowu. O, przepraszam, Ibre, tak, ciekawe za co. Ciekawe. Co ci Ibruś zrobił?
I rzut wolny dla Paris Saint-Germain w 20 minucie. Dobra, teraz Maxwell podał do Thiago Silva. Dalekie podanie do Ibry, bezpośrednio może on to złapie, dośrodkowanie i jakim cudem Ibra spudłował? To już jest nieprawdopodobne. Mourinho powinien go teraz wyśmiać, jak najbardziej. Bo to na jego poziom... stres. Ja bym bardziej też powiedział już... może nie tyle stres, co po prostu presja przed przeciwnym teamem. No ale jakie to ma znaczenie, skoro 20 minut minęło, a Chelsea jeszcze nie stworzyło bardzo niebezpiecznego zagrożenia dla Paryżanów. Teraz podanie do Diego Costy. Diego Costa do chyba Iwanowicza. Nie, może bardziej też dla... Nie widzę stąd, kto tam biegnie, ale to chyba musi być Iwanowicz. Tutaj pomoc, Ramirez. Nemanja Matić. Ramirez. Ibra zderzenie z Maticiem. Piłka się przeturlała do nikogo, ale dalej ma Chelsea prowadzenie piłki. Znaczy nie wiem, jakie jest procentowe prowadzenie, ale piłka... i trzyma się przy Chelsea. William Cahill, to chyba bodajże czwórka. Kto to jest czwórka? Boże, jakbym zapamiętał wszystkie cyferki, to bym już mógł nawet i nazwiska mówić. Matić, podanie do Cahilla. Cahill do Costy i obrona zablokowała podanie. Blaise Matuidi, Ibra, David Luiz, Van der Wiel, Verratti, David Luiz. Może teraz zrobi dalekie podanie? Nie, jednak podał do Blaise'a Matuidiego, bardziej też do Maxwella, ale tutaj było lekkie nieporozumienie dwóch piłkarzy, defensorów Chelsea. Ezekiel Lavezzi, który strzelił ostatnią bramkę w meczu Ligi Francuskiej. Teraz podanie dalekie, wysokie do Ibry i Ibra już stracił piłkę szybko i odgwizdał spalonego. Ibra spalił. Wręcz niewiarygodne. No spoko. Ja tutaj bez twojej obecności trochę komentowałem tu, kto no, podał. No spoko. Żeby podkręcić trochę tych emocji. I Ibra spalił przed sekundą. No znów atak PSG. No nie wiem, no trochę to śmieszne się wydaje, że PSG... Ale! O kurde. O. No! Lavezzi próbował. O. Jak zwykle nieudane. A Ibra... O. Dobre podanie, ale no nawet si tego nie potrafił jeszcze wykorzystać na tyle dostatecznie, żeby zagrozić Courtois. Chelsea przy piłce. Iwanowicz. Kto tam stoi? O. A chyba jeszcze zapomniałem o Fabregasie. Tylko ja po prostu z daleka nie widzę, czy to Fabregas, czy to nie Fabregas. On w sumie ma zarost, to powinienem po tym rozpoznać trochę. Matić. Terry. Cahill. Ta, bawię Chelsea, się... Chelsea też strasznie mało atakuje. Dosyć wiejski ma do czynienia i stara się grać defensywnie. No tak samo jak właśnie PSG, czyli może to być bardzo wyrównany mecz. William, jego koszta. O, tutaj trochę podanie... o, zawalił tutaj Ibra, ładnie wykiwał. Tu już atak PSG, może poda do Cavaniego, który niestety wycofał piłkę, nie wiem dlaczego. Co ten Urugwajczyk porobił? Dośrodkowanie
Maxwella i Courtois jak zwykle pięknie to wyłapuje. Dobrze, nie no, muszę przyznać, że Courtois się stara. Muszę tam przyznać, aż że Courtois... sobie wczoraj chyba obejrzałem jego najlepsze obronione strzały, no i powiem ci, że Courtois faktycznie coś chyba już lekko podkręcił swoje umiejętności. I to nawet widać właśnie teraz w tym meczu. O, pierwszy taki dość poważnie groźny, ale zablokowany atak przez Davida Luiza. No naprawdę na tej pozycji to się sprawuje. Ale teraz nie ma znaczenia, bo Chelsea teraz próbuje zagrozić Paryżanom i Sirigu Machu Picchu obronił bez problemu. Podanie do Cavaniego. Nie wiem, czemu Cavani jest bardzo wysunięty na defensywie i to ja tego nie rozumiem trochę. Dobra, Verratti. O, faul i to jak nic. Odgwizdany. Cahill sfaulował. Chyba Cahill. Dobrze, podanie od Davida Luiza do Gregorego Van der Villa. Lavezzi, Van der Ville, David Luiz. David Luiz do Thiago Silva. Blaise Matuidi, ten, który po raz pierwszy próbował zagrozić Chelsea główką jeszcze, taką naprawdę przypetowaną. Ale dalej są gwizdy. To mnie trochę irytuje. To zakładam, że na Paryżanów. Bo ja już trochę tych meczy Paryżanów w tym roku obejrzałem i trochę w tamtym to... A nie wiadomo. No właśnie, też nie wiadomo, bo mogą być też kibole przeciwko Chelsea. A no właśnie. Więc teraz jest troszkę na arenie trybunowym... Kurde, PSG strasznie atakuje PSG. No chyba musiało sporo przytrenować przed tym meczem. Bardzo ważnym. Matuidi, Cavani był wcześniej, teraz Matuidi walczy, 3-1, trzyma piłkę, podanie, no nieźle. Defensor ładnie trzymał piłkę. Gregory Van der Ville, Lavezzi do Verratiego, wycofanie, Gregory Van der Ville, no i tutaj już podanie tak bardzo zawalone. Mogło to już zagrozić naprawdę tym Chelsea. I chyba faul od Davida Luiza. Bodajże. Nie pluj Fabregas, matka cię nie nauczyła kultury? Dokładnie. Takie pierwsze już punche line'y na Hiszpana. Weź kurwa, ta Chelsea gówno gra dzisiaj coś. Czemu już od razu wątpisz? Jeszcze masz... Nie chodzi o to, że wątpię, tylko zauważyłem, że strasznie mało... Widać od pierwszych minut meczu. PSG jest nastawiony na atak. I to bardzo na atak. No widzę, mają mają defensywę przygotowaną w razie czego, no bo mają solidnych zawodników. Tam. I gdyby coś się działo, no to wiadomo, że on, że nie dopuszczą nawet do tego, do pola karnego właśnie. Stracił już piłkę. Chyba, nie, to był chyba bardziej Fabregas. A co to? David Luiz ma coś rozwalone na czole? Co? Gdzie? No tak to wyglądało, to ja nie wiem, jak będą mi pokazywać na kamerze jego twarz, to zobaczę, czy faktycznie coś ma nie tak. Nie wiem, może miał wypadek jakiś mały. Nie wiem, tak wyglądało, jakby coś miał. Ale dalej Chelsea przy piłce, Fabregas do Williana, William Hazard, Azpilicueta. A tutaj... To nie jest zdecydowanie ten skład. Ja myślę, że to nie jest ten skład, który mógłby zdominować. Na dobre tak rozić. No to jest bardziej takie podstawiony na tacy. Taki na szybko bym powiedział. No nie, to jest eksperyment Mourinho, który chyba nie wyjdzie mu na dobre, ja tak coś czuję. Bo widać jaką ma taktykę na mecz. Od pierwszych minut. Faul Verratti na koście. I tu może być chyba odgwizdana i... Nie ma kartki chyba. Chociaż no kosa tutaj trochę podłożona i to jeszcze na Hazardzie. Oj Verratti, jak cię znajdę w paczce, to cię skwikseluję.
Nie ładnie mi tak tutaj mistrza Chelsea faulować. To może być ładna akcja. Okej, okay, rzut wolny. To może być bardzo ładna wrzutka. Bo raczej na gol to się nie zapowiada, ale wrzutka... Hazard chyba zawsze wrzuca z rożnego, z wolnego. Nikt inny pewnie. No, to może być główka. To może, a Terry na główkach jest bardzo dobry. No, albo Cahill. Znaczy, Terry na pewno lepszy od Cahilla. No, Terry w 11 i 12 to mi takie OP główki strzelał, że to jest masakra. Okej. Okay. Rzutka. Ładnie. Ładnie. O kurde, no nie wierzę, Machu Picchu nie śpi. Ale jeszcze, a tak? Jeszcze nie, jeszcze jest. Nie koniec. A, już koniec. Jednak. Już. Ale poczuł tam krew tą, poczuł tą krew. No, krew Włocha naprawdę musiała się dobrze wlać w atak Chelsea z rzut wolnego. Bo wrzutka była naprawdę ładna. No ta, no. To chyba Fabregas bardziej wrzucał, bo ma czwórkę przecież. Tak, tu musiał Fabregas wrzucać, a nie Hazard. Hazard musiał tam gdzieś być właśnie ustawiony. Zdecydowanie przy... za długo się zbierają. No nie wiem, oni zbyt wolno chyba się zastanawiają na... Nie wiem, to jest właśnie takie... Nie wiem, czy to jest ich taktyka, czy granie na czas, czy nie rozumiem tego. Chociaż... Dla mnie czegoś takiego nie powinna robić Chelsea. Zważywszy, że mają bardzo dosyć mocny atak. Obronę też. Znaczy, obronę... nie mówię o bocznych obrońcach. Ale środek zdecydowanie jest słaby. No środek tak, bo przecież środek też gra w reprezentacji Anglii. To tutaj bez wątpienia najlepsze. No i tutaj już rzut rożny? Nie, z autu. Dla teraz Costa. Okej, no ładnie tu Verratti. No, nie wierzę, że on tutaj ładnie pomaga i broni. Nabita. Van der Wiel ładnie. Ładnie. A jednak sam się jeszcze nabił. Po nabiciu... O kurde. Ale tu defensywa się postarała o wybicie. Chociaż no przeniosło się teraz zdecydowanie. Część drużyny przeniosło się na defensywę w tej chwili. No, chociaż to wybicie Van der Wiela nie było rozsądne. Chociaż nie miał wyboru, bo był bardzo też przyblokowany przez... No był dobrze, był ładnie był zakryty tutaj zawodnikami z Chelsea. Tak, to... No, tutaj David Luiz trochę musiał pociągnąć. Chyba też Hiszpana pociągnął, nie... Nie wiem, kogo tam pociągnął, mniejsza z tym. Ciągle gwizdy są słyszalne na stadionie. Ja też no, mówię o tym już niejednokrotnie i to pewnie na Paryżanów, albo wręcz na Chelsea. Bardziej bym przewidywał na to Chelsea, bo przecież oni liczą na to, że przecież oni strzelą i nie wiadomo ile bramek, ale teraz Ibra przy piłce, teraz może podanie do... kogo on tam podał? Na pewno to nie, musiał podać do Avetsiego. Zamienili się skrzydłami z Cavanim na chwilę. Jak dla mnie to trochę było bez sensu. Lavezzi dośrodkował. No i tutaj... Oj, rzut rożny. Pierwszy rzut rożny Paris Saint-Germain. Czyli 1-0 w rożnych i 1-0 w wolnych. No, w tej chwili... Zdecydowanie mocny. Mocna pozycja PSG. Lavezzi będzie wbijał. Dokładnie. Będzie wrzutka. Ibra czeka, aż może coś odwali. Uuuuj! Kurde! Brawo! Zdecydowanie. Dokładnie. Bardzo dobra reakcja Courtois. To widać było, że... Ale ja bym powiedział, że Cavani i tak by tego nie trafił. Byłby super. Nie, to było w okolicach róg, ale w okolicach poprzeczki ewentualnie słupek. No, kolejny ale... rożny. Tutaj teraz coś tutaj się może dziać. David Luiz, no tak tą piłkę trochę już zmaścił. Ale znowu David Luiz. Lavezzi znowu cały może dość. Co? Cały czas jest atak. To jest... Oj.
Teraz nie wiadomo, który sfaulował, ale chyba... Nie, nie wygwizdał, tak, bo obaj... Tak, sędziego? Tak, bo się obaj wywrócili, to w sumie... Odbicie od Blaze'a Matuidiego. Chcę zobaczyć, jak PSG się przygotowało do meczu. No, o kurde, Ibra no, sfaulował Hazarda! Coś niespotykanego! I czy teraz Ibra dostanie żółtą kartkę? O kurde! Nie no... Jak dla mnie, albo ostrzeżenie bardzo takie poważne, albo faktycznie żółta kartka. Jak analizując ten... Przebieg bardzo dobrze zareagował Courtois. Kurde, bo... ale nie, ja nie wierzę, że on tak broni, no. Mogło się to skończyć źle, ponieważ piłka leciała bardzo dobrze w środek pola karnego. No. I mogłoby być to dobitka z główki. No dokładnie, Ibra mógłby to dobić albo któryś z obrońców. Kurde. A teraz rzut wolny. No, kolejny rzut wolny dla Chelsea, zobaczymy jak to rozegra. Tak, bo Ibra sfaulował Hazarda, jak widziałeś. Próba. No i kolejna próba. A jeszcze jest jedna próba. I o kurde. Ja myślę jednak, że są zbyt dobrze rozstawieni. No. Paryżanie. I mamy 1-0. Kurde. Jest 1-0. Kurczę, no brawo. 1-0. Nieźle. Iwanowicz. Iwanowicz z główki, no proszę. Będzie inform. Kurde. Zaskoczony. No zaskoczeni na pewno. Tutaj, zdecydowanie zaskoczeni. No teraz PSG to... No oni grali na czas, ale też po prostu wiedzieli, w którym momencie to wykorzystać. I to właśnie zabiło teraz pewnie... No i tak jak mówiłem, po wrzutce Terego, Tery to jest bardzo dobry gracz. On wie jak rozgrywać mecze, on wie jak rozgrywać takie sytuacje. Po wrzutce Terego, taki back kick. Można tak powiedzieć, że... I mamy... No i mamy 1-0. I mamy 1-0 i Chelsea znaczy... wygrywa. No wiem. Znaczy nie to, że ja już się czuję taki rozczarowany, ale no też... Nie wiedziałem, że to się tak może skończyć. Prawdziwy komentator sportowy nigdy nie jest stronniczy. Wiem, dlatego lepiej się cieszyć, że coś się już udało. Znów mamy atak ze strony Chelsea i tutaj jakiś brzydki faul. No, rzut wolny dla Chelsea. No William tutaj trochę... Co to było? Nie wiem. Co ten Maxwell odwalił? Nie, Lavezzi. Lavezzi. A? Jednak jest klasa. Chociaż też ma odejść z PSG. Razem z Cavani. Podobno ma być przywołany Angel Di Maria. Dla mnie to jest coś specyficznie nowego, ale nie wiem czy to jest w ogóle prawda albo plotka. Zobaczymy. Póki co Hazard przy piłce. A Spikueta, tutaj komentatorzy to chyba się już jarają, że Chelsea zdobyło swoją bramkę. No wiesz. Wiele osób stawiało na wygraną Chelsea. Ale też bardzo dużo osób stawiało na PSG. I ja szczerze mówiąc, jeżeli miałbym obstawiać, jeżeli mecz miałby się rozgrywać do właśnie do tej pory, no to bez wątpienia stawiałbym na PSG, bo grali zdecydowanie lepiej. No. Chelsea była zdecydowanie zbyt wolna w akcjach. Całe 36 minut po prostu nie wiedzieli co zrobić. I była wyglądało, w stanie zagrożenia. Wyglądało to tak jakby po prostu nie wiedzieli co robić, ale... Ale może PSG to było, dało im ostrzeżenie po prostu. Może takie. To była jednak jakaś taktyka. Może zobaczyli, że trzeba wykorzystywać sytuację. Nie wiem, no może kiedy... teraz coś ustalą Paryżanie nowego. Może coś tym razem wymyślą jakąś dość niespotykaną taktykę. Teraz Blaze Matuidi i tu już niestety traci równowagę. I zdecydowanie nie wiem czemu sędzia zagwizdał na faul dla Chelsea. Znaczy dla Chelsea. No tutaj trochę
Tak. No, to było ograne. Cahill trochę tutaj walczył. Ale dlaczego? Nie. Trochę niezrozumiane. Obrona tutaj trzyma teraz dystans daleki. No nie będą teraz... atakiem. No będą albo grać na czas. Albo to jest strategia. To jest jednak... to w tym jest jednak jakaś strategia. To jest jakieś... to jest jakiś styl gry, prawda? Oni będą próbować teraz różnych... trudnych rzeczy. Kiedy pojawi się okazja, będą próbować długimi piłkami, długimi podaniami próbować coś tam wejść w pole karne. Bo właśnie z wrzutek, wykorzystując sytuację jakieś, nie wiem, właśnie faule albo coś. Tam. Ale tak jak ty mówiłeś, z tym PSG ich oszczędnością sił na mecze Ligi Mistrzów, to w sumie nie widać tego, bo oni tak samo jakby grają, może trochę inaczej, ale grają bardzo podobnym stylem jak w każdym praktycznie meczu Ligi Francuskiej. Prost... no nie wiem, może zauważyli, że... tutaj trochę... może zauważyli, że Chelsea nie jest takim zagrożeniem i szczególnym przeciwnikiem. Znaczy, bardzo Paryż chyba uważa się za najlepszych w lidze francuskiej, a może nawet i w... ale nie wiem, to takie gdybanie, nie ma co... no dokładnie, nie ma co gdybać to... i... teraz tutaj próbowali Paryżanie coś zagrozić, ale no bardziej defensywa się tutaj wykazała. Przede wszystkim to teraz nie grać desperacko. Jeżeli no cały wiem, czas... wiem, dlatego właśnie teraz bramkarz przede wszystkim musi... O, co tu się działo? Nawet został stracony, znaczy jego piłka została stracona przez chyba Williana. Tam widziałem Williana bardziej. Ale coś mi się to cały czas nie podoba. Zbyt łatwo. O Fabregas, pomyliło ci się trochę? O kurde, ale tyrpnął. Przeprosiła mnie, no, ładnie. No ale to nie wyglądało za dobrze i tu powinna być żółta. Ale mimo wszystko nie dał. No tutaj bym powiedział trochę taka lekka żółta kartka. No to strasznie niezrozumiałe i również brzydkie ze strony Fabregasa zachowanie. No mimo tego, że prowadzą to zachowaniu, to trochę... gwiazdorzą. No, narcyzują się. Strasznie. Ale to jest Chelsea, to jest Chelsea, no to jest ich styl gry i no cóż, no. To jest ich też tradycja na boisku. To jest piłka nożna i to jest Chelsea, tak gra Chelsea, no i cóż, no i można ich kochać albo nienawidzić. I... dokładnie, albo tylko kochać najbardziej. No właśnie. Dlatego ja nie neguję też Chelsea, bo no mają naprawdę wybornych zawodników, chociażby ten Eden Hazard, który bez problemu przyjmuje piłki. Tutaj teraz Ibra, no... trochę to mizerne było. Mógł przyjąć się na klatę bardziej tą piłkę i coś spróbować. No to są cały czas próby, to jest cały czas próba właśnie. Ale to mi się strasznie nie podoba, że... Tutaj faul! Prawie przy polu karnym. No, niebezpiecznie i tutaj... To już jest kartka zdecydowanie. Dokładnie. Tak, żółta powinna być już, bezdyskusyjna. O! Żółta dla... kogo? Ale co mógł robić? To jest też zrozumiałe dla zagranie. Ale jest... no? To jest zrozumiałe zagranie, bo wiesz... znaczy to może też był faul taktyczny. Dokładnie, no właśnie o tym mówię, że to mógł być faul taktyczny ze strony Chelsea, ponieważ mogli... ale teraz uwaga, bo Ibra i jego prędkość wykopu piłki jest naprawdę straszna. Strasznie dobra. Więc teraz... mieć szansę. Teraz zamilknę, patrzymy, bo teraz czekam na werdykt Ibry. No to może być ładny gol, bo to jest bardzo blisko pola karnego. A Ibra to ma celność, chyba że
się zdekoncentruje jeszcze. Ale nie, wątpię. Ustawia wzroczność. I może zmylić bramkarza Kurtła w tym wypadku. Za mocno. Wiedziałem, że trochę drzemie w nim takiej presji. Ale ewidentnie. Odrobinę lżej byłoby perfekcyjne okienko. Kurtła nie miałby żadnych szans, żeby to obronić. Ale i tak zachowuje bardzo dobrą reakcję. Zauważ, kurde, bardzo dobrze reaguje Kurtła na strzelanie. Być może chce być wzorem do naśladowania Neuera. Znaczy wiem, to stwierdzenie było dość jednoznaczne. Wiesz, ja powiem szczerze, że i tak nie zastąpi Czecha. No tak, to jest bezwzględnie. Tam już mnie... koniec, zagwizdane. No i Chelsea tam... wygrywa 1-0. Paryżanie muszą się pozbierać. Tak, zdecydowanie za bardzo dużo desperackich akcji z ich strony. No i Ibra też zrobił to w stylu desperacji, bo to nie wyglądało na strzał, na taki, na uratowanie tej sytuacji. Bardziej to już wyglądało na odpoczynek. No cóż, 36 minuta, Iwanowicz, piękna bramka po podaniu Terego z piętki, tak? Nie, Tery wrzucił. Tak, Tery wrzucił, a to był bodajże chyba Matić. Możliwe, tak. Z 21, albo to mógł być też raz Piqueta. O, zobaczymy. Chelsea większe posiadanie piłki. Jestem zaskoczony. Bo to zawsze PSG miało większe posiadanie piłki, jeżeli chodzi o ligę francuską. To ciekawe, zauważ, że... patrz w tych... próbach. Tak. Masz tylko dwie ze strony właśnie strony Chelsea. I oczywiście jedna celna. Tak. Może Matić. Reklama.